Jest fura z kukurydzą. Szczepa cargo od znajomego. Mokra kukurydza. I do suszenia będziemy dzisiaj nie jechać z suszeniem. A tamta pusta, tylko ją odebraliśmy. Będziemy jedną jeszcze przyczepę sobie suszyć, bo tak to wysuszyliśmy chyba 5 przyczep czy coś takiego. Kradnie nie było w domu wtedy, to nie suszyłem akurat. No tutaj mam uszykowaną forterę, będę woził gnój na pole, żeby później rozwieźć. No a tu mamy suszarnię uszykowaną. Suszenie kukurydzy. Już raz była używana, ale teraz jeszcze jedną przyczepę uznaliśmy, że dosuszymy, bo to warto. No. A tutaj jest palnik po prostu na zasilany na olej opałowy. No, fajna. 10 ton wchodzi. Po wysuszeniu takiej 30 zostaje gdzieś 8 ton suchej kukurydzy, także w porządku. O. Prosta obsługa. Wszystko elektrycznie. Ważne, żeby ciągnik szedł i tyle. Idziemy na kukurydzę zobaczyć. Jest. Mama akurat w magazynie. Bo jednak jak pszenicy nie sprzedaliśmy, to tam trzymałem pszenicę. W jednym binie, w drugim jest zboże paszowe. No, a tutaj jest kukurydza. No właśnie. Jest kukurydza. Wysuszona na 14%. Jak się sprzeda później pszenicę, to się ją wkręci w bina, albo no wkręci ją raczej w bina, bo musimy mieć miejsce na maszyny na zimę. No. A tu sobie rzepak śpi i czeka. Folia tam jest od tyłu podłożona, żeby wilgoć nie naszła. W taki sposób obraliśmy. Słomę zawinęliśmy w belki, w folię i odgrodziliśmy, żeby się nie mieszało wszystko. Że jest sposób dobry. Prosto, prosto! Dawaj. Półtora metra! Tak, jest prosto! Chyba będzie git! Możesz jeszcze minimalnie. Dobra, będzie git. Dobra.
Tak? No może ciepło, Juza mówi, ciepło ci ładować, mówię, może być. Pół godziny duży sprzęt, może jakiś ciepło, nie? Tak? No, zobaczymy, że no.